Śpiewajmy z głębi naszych serc, niech to staje się modlitwą. Błogosławieństwo, Ojcze, obmyj mnie. Duchu Święty, przyjdź i niech spadnie deszcz. Błogosławieństwo, Ojcze, obmyj mnie. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Działaj mocą nas. Duchu Święty, przyjdź. Przemieść smutny czas. I niech spadnie. Błogosławieństwo, Ojcze, obmyj mnie. Duchu Święty, przyjdź i niech spadnie deszcz. Błogosławieństwo, Ojcze, obmyj mnie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy. Wypełniając krok dalej pragnienie Maryi, po pierwsze było to, by modlitwa różańcowa była w intencji wynagradzającej. Kolejny krok to rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi, nad tajemnicami życia Jezusa i Maryi. W tym czasie tych rekolekcji pragniemy pochylić się nad tajemnicami radosnymi, dlatego też pierwszą sceną biblijną, która nam będzie towarzyszyć, będzie zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Z Ewangelii Łukaszowej. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki. Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Fragment Pisma Świętego, który jest nam bardzo dobrze znany. Widzimy tę scenę, kiedy anioł przychodzi zwiastować niezwykłą wiadomość, że oto Bóg pragnie, Bóg zstępuje z nieba. Zstępuje po to, by dać nowe życie człowiekowi, dać nowe życie każdej i każdemu z nas. Widzimy, że Bóg pyta Maryję o zgodę i dopóki nie wypowiedziała swojego tak, on nic nie dokonywał. Myślę, że Bóg wiedział, że ona tę zgodę wyrazi, ale Bóg tak bardzo szanuje wolność, że pyta. Pyta o zgodę. I zobaczcie, że w momencie zgody Maryi rozpoczęło się dzieło zbawienia. Wszystkie wydarzenia od zwiastowania aż po samą Golgotę to dzieło zbawcze.
Maryja nie była tą, przez którą miało dokonać się zbawienie, ale stała się narzędziem w rękach Boga, by ten plan zbawczy, działania zbawczego mógł się dokonać w świecie i tak naprawdę w życiu każdej i każdego z nas. Maryja wyraziła zgodę i to wprowadziła ją w samo centrum tego dzieła zbawczego. To jest niesamowicie ważne. Nie ona była Zbawicielem. Nie ona przyszła odnowić życie w narodzie wybranym, również w naszych sercach. Nie ona przyszła go wybawić. Jednak przez wolę Boga stała się tą, która nas zawsze prowadzi do Jezusa, która pozwala, by Jezus w nas się narodził. Ona w nas na nowo chce za każdym razem, każdego dnia zrodzić Chrystusa dla naszego codziennego życia i dla życia tych wszystkich, których będziemy spotykać. Anioł przychodzi do Maryi i mówi te słowa: bądź pozdrowiona, pełna łaski. Właśnie, pełna łaski, kecharitomene. Maryja jest napełniona łaską. Maryja jest bez grzechu. Ta łaska towarzyszy jej od samego poczęcia. I zobaczcie, że to wielki dar również dla nas, wezwanie do tego, byśmy i my stawali się tymi, którzy będą napełnieni łaską, którzy będą kecharitomene, pełni łaski, jak nasza Matka. Jak wiele, zobaczcie, zależy od nas. Kiedy chcemy pewne rzeczy rozwiązać, kiedy chcemy pewne rzeczy poukładać, no to bardzo często podchodzimy do tego tak, że no właśnie, Ty się zmieni, Ty się nawróć, Ty uporządkuj swoje życie. Ale te najpierw te słowa muszą wybrzmieć w nas. One muszą zadziać się w nas. Najpierw to my musimy wejść na drogę nawrócenia. Najpierw to my musimy otworzyć swoje serce na tę łaskę, którą Bóg przez Maryję pragnie nam dać każdego dnia. Najpierw to my musimy wejść na tę drogę. Ta droga najpierw musi stać się naszym udziałem. Zanim Maryja wypowiedziała swoje fiat, swoje niech mi się stanie według słowa Twego, ewangelista zanotował, że ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby one znaczyć. Rozważała, czyli dyskutowała sama ze sobą, mierzyła się z tym słowem, patrzyła na to słowo, przyglądała się temu słowu, konfrontowała się z tym słowem. To dla nas też bardzo cenna wskazówka, że trzeba się mierzyć z wolą Boga. Trzeba w te słowa Boga się wsłuchiwać, trzeba tym słowom się przyglądać, trzeba je konfrontować ze swoim życiem. Gdyby tej możliwości byśmy nie mieli, to nie bylibyśmy ludźmi wolnymi, ale byśmy byli marionetkami, a tego Bóg nie chce. Zobaczcie, że jeśli w nas dzieje się ta walka, to pytanie, to mierzenie się z wolą Boga, to znaczy, że uczymy się słuchać całym sercem Jezusa i pragniemy za Nim iść. Ale pragniemy iść rozumnie, nie bezmyślnie. Pragniemy iść rozumnie. Dlatego to ta nasza formacja, to wszystko, co się tu będzie działo, co się dzieje w nas już do tej pory, jest to niesamowicie ważne. Byśmy mieli takie światło w sobie i taką moc, by móc się mierzyć z wolą samego Boga. I dalej Maryja mówi bardzo charakterystyczne słowa. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Jakże się to stanie? Ja nie mam mocy sama z siebie, by to wszystko pojąć, by to przyjąć, by to przeżyć. Gdybyśmy wzięli tekst grecki i zaczęli czytać tekst grecki, no właśnie to tłumaczenie byłoby tam bardziej niż to, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Jak mi się to stanie? Ja nie mam mocy, ja nie mam siły, by to się we mnie dokonało. Bóg jest tym, który daje siłę do tego, by przyjmować wolę Boga. Jeśli Ty chcesz sam coś o swoich siłach zrobić, to daleko nie zajdziesz, bo zły zaraz Cię przewróci. Ogołoci się z tego, że Ty możesz, że Ty masz moc i że Ty możesz wszystko. To, co możemy czynić tylko mocą Jezusa Chrystusa. I trzeba nam pamiętać o tym, że to Bóg jest tym, który daje nie tylko czas, nie tylko daje siłę, ale wyznacza również czas, kiedy w nas coś ma się dokonać z tego wszystkiego, czego pragniemy.
Zwiastowanie jest zapowiedzią, jest początkiem tego, co ma się dokonać na Golgocie. I patrzymy na życie Maryi i od niej się uczymy tego życia w tej tajemnicy krzyża. I choć w pierwszych latach Jezusa tam nie było widać tego wszystkiego, co się ma zadziać, chociaż Maryja w swoim sercu na pewno miała te słowa, że miecz przeniknie twoje serce, miecz przeniknie twoją duszę, że oto ten jest przeznaczony na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie. Na pewno Maryja zachowywała te słowa w swoim sercu i wiedziała, że przyjdzie taki moment, kiedy te słowa się wypełnią, bo Maryja jest tą, która w zwiastowaniu przyjęła Słowo Boga i to Słowo Boga poniosła przez całe swoje życie. Ona temu Słowu uwierzyła nie tylko na chwile dobre, ale na całe swoje życie. I wtedy, kiedy było piękno życia dziecinnego Chrystusa w Nazarecie i wtedy, kiedy tłumy za Nim podążały, ciągnęły za Nim ze wszech stron, bo działał cuda, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, karmił głodnych, który odpuszczał grzechy, ale również te słowa potrafiła tymi słowami żyć, kiedy trzeba było patrzeć na jedynego syna, który został tak znieważony, który został umęczony, który został przybity do krzyża. I dalej nie zwątpiła, bo wierzyła tym słowom, że to nie koniec, że to nie krzyż ma ostatnie słowo. Miłość Maryi do Boga sprawiła, że wszystko, co czyniła w swoim życiu, było wypełnieniem woli Boga. Wszystko, co czyniła. Trzeba sobie uświadomić, moi drodzy, jedną prawdę, że zwiastowanie jest tym, które zawsze prowadzi do Golgoty. I choć się wydaje to bardzo długa droga, to wcześniej czy później to nastąpi. Jeśli przeżyjesz moment zwiastowania w swoim życiu, czyli przeżyjesz tę chwilę, kiedy Bóg mówi do twojego serca, kiedy Bóg dotyka swoją łaską twojego serca, to rozpoczynasz drogę krzyża. Nie da się tego rozłączyć. To trzeba by powiedzieć, że bierzemy w pakiecie. Piękna jest chwila zwiastowania. Piękna jest chwila, kiedy Bóg daje nam siebie poznać, kiedy objawia swoją łaskę, kiedy doświadczamy Jego mocy. Ale trzeba nam pamiętać o tym, że Chrystusa bez krzyża nie spotkamy, bo takiego Chrystusa po prostu nie ma. Jeśli ktoś takiego Chrystusa spotyka, to nie jest to prawdziwy Chrystus. To nie jest to Zbawiciel świata. Jezus wprowadza nas w tajemnicę krzyża przez ten moment zwiastowania po to, by oczyścić nasze serce, by nasze serce przygotować na to, by świadczyło wszędzie tam, gdzie będzie. Maryja uczyniła w swoim miejscu, w swoim sercu miejsce dla Boga. Ona nie była Zbawicielem świata. Wystarczyło to, że ona w swoim sercu zrobiła miejsce właśnie dla Boga. I nam trzeba pamiętać, moi drodzy, o tym, że to nie my jesteśmy Zbawicielami świata i drugiego człowieka. A często staramy się właśnie tak czynić i tak przeprowadzać naszą codzienność. A potrzeba tylko jednego, tak towarzyszyć drugiej osobie, tak świadczyć, by ona patrząc na nas, by zachęcona naszym przykładem, świadectwem naszego życia, by otworzyła swoje serce na Boga, by uczyniła tam miejsce właśnie dla Niego. Bo to tylko On jest w stanie oczyścić nasze serce. On jest w stanie dotykać naszego serca. Bo inaczej, kiedy stajemy w miejscu Pana Boga i innych chcemy zbawiać, to powtarza się tragedia z raju, kiedy człowiek chce stać się jak Pan Bóg. A dobrze wiemy, jak ta historia z raju przecież się skończyła. Trzeba sobie uświadomić, rozważając tę scenę zwiastowania, że wszyscy, jak tu jesteśmy, zwiastowanie swoje przeżyliśmy, takie czy inne. Choćby to, że Chrystus przez Maryję zaprosił nas do tego świętego miejsca, do domu Chrystusa i Jego Matki, by wejść w coś szczególnego, w szczególny czas łaski, bo czas rekolekcji jest zawsze czasem łaski. I zobaczcie, jak ten czas łaski bardzo mocno się wydłuża na tyle miesięcy.
Trzeba nam pielęgnować tę chwilę zwiastowania, dlatego że szatan chce je wyrwać z naszego serca. Chce je wyrwać, albo podeptać, albo zamazać, albo umniejszyć tę chwilę szczególnej łaski, szczególnego błogosławieństwa dla nas. Święty Ludwik w traktacie, gdzie opisuje nabożeństwo przygotowania się do aktu zawierzenia 33 dni, ten pierwszy dział, segment poświęcił światu i wyrzeczeniu się niego. Im bardziej świat nas wchłania, im bardziej stajemy się światowi, im bardziej żyjemy światem, tym łatwiej zatrzeć w nas moment zwiastowania, czyli tę szczególną chwilę w Twoim sercu, bardzo osobistą, kiedy Bóg mówił tylko do Ciebie, kiedy Bóg dał Ci doświadczyć siebie. Świat z nas to chce wyrwać, bo świat ma jedno zadanie, żeby wyrwać nas z miłującej ręki Pana Boga i byśmy nie żyli Ewangelią, a żyli tym, co głosi dzisiejszy świat. I rozpoczynamy dziś, myślę, że taki owocny czas, ale też niesamowicie trudny. Tu też nie ma się co łudzić. Rekolekcje, które mają nas przygotować do zawierzenia rodziny. I aby rodzina była napełniona Duchem Jezusa Chrystusa, musi być tą cząstką Kościoła, która potrafi sprzeciwić się duchowi tego świata. A wiecie wszyscy z doświadczenia, ja też wiem, że to jest niesamowicie trudne. Niesamowicie trudne. Bo świat krzyczy głośniej, niż brzmią słowa Chrystusa. Świat pragnie nas ogłuszyć. I jak to działa, to najlepiej widać na dużej części młodego pokolenia. Jak świat potrafi ogłuszyć, zagłuszyć serce. Dlatego w tym pierwszym miesiącu rekolekcji chciałbym Was zaprosić do takiego szczególnego ćwiczenia rekolekcyjnego, by te rekolekcje w nas wydały dobry owoc. Potrzeba czegoś, co będzie łączyć spotkanie ze spotkaniem, czyli co nam pozwoli przeżyć kolejny miesiąc w jakimś konkretnym duchu, w jakiejś konkretnej intencji. Chciałbym prosić wszystkich tych, którym stan zdrowia oczywiście na to pozwala, by te piątki października, które są przed nami, przeżyć do godziny 15 w duchu modlitwy postem o chlebie i wodzie. Tak byśmy wszyscy mogli w każdy piątek miesiąca przez październik zjednoczyć się w tej modlitwie postem o chlebie i wodzie i wspólnie, oczywiście w swoich domach o godzinie 15 zakończyć ten post koronką do Bożego Miłosierdzia. I abyśmy ten post ofiarowywali właśnie w tej intencji, by rodziny, by małżeństwa miały siły przeciwstawić się duchowi tego świata. By nie dały się wciągnąć w to, co światowe. To jest ten pierwszy krok, o którym mówi święty Ludwik. I on jest fundamentalny. Jakby to, żeby poznać świat, żeby świadomie go odrzucić. Nie po to, że gdyby coś się działo, tylko ze względu na Chrystusa, ze względu na miłość do Niego i do Jego Matki Maryi. Zobaczcie, że dopiero po tym całym mierzeniu Maryja mówi te słowa: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Post jest szczególną modlitwą. Jezus mówi o tym, że niektóre duchy można tylko zwalczyć nie samą modlitwą, ale modlitwą i postem. I dlatego w tym duchu chcemy przeżyć ten miesiąc i ofiarować ten post właśnie w tej intencji, by to, co światowe, nas nie zabiło, by to, co światowe, nas nie wchłonęło, nie podeptało świętości naszych rodzin. I będziemy też prosić o to, by ci, których świat wciągnął, którzy są bliscy naszemu sercu, by potrafili odrzucić ten świat, wpatrując się w Jezusa Chrystusa, bo to On jest Zbawicielem. I zobaczcie, moi drodzy, że tylko taką czystą intencję może mieć tylko ten, kto to zwiastowanie w swoim życiu przeżył. I to jest niesamowicie ważne. I chcemy prosić Maryję, by ona w tym czasie świętym, tych rekolekcji, modliła się z nami i za nas i wypraszała nam gorliwość. By ta gorliwość, to, że dziś tu jesteśmy, nam nie osłabła, nie ostygła.
I byśmy potrafili też w tym duchu tego, co usłyszymy w tej drugiej konferencji po mszy świętej, już konferencji o rodzinie, byśmy potrafili też w tym duchu przeżywać ten miesiąc. Byśmy nie pozwolili, by to zły zaraz wyrwał z naszego serca, bo On tak to będzie chciał uczynić. Że wychodząc stąd już się rozpocznie, bo ktoś coś chce, coś potrzebuje, rozpocznie się telefon jeden, drugi, trzeci, w pewnym momencie już nie wiemy, co nam Bóg dał, z czym nas Bóg posłał na ten miesiąc, na tę walkę. Kto już jest zawierzony Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi, ten wie, jak zawierzenie ma szczególną moc. I jako to zawierzenie trzeba walczyć, bo zły zrobi wszystko, żeby nie zawierzyć, żeby nie oddać na własność, na wyłączność i siebie, i swoich rodzin. I to, co mówiłem i w niedzielę, i w audycji, że te rekolekcje, to zawierzenie rodzin, które będzie miało miejsce w marcu, to jest dla jednych kolejny krok w drodze zawierzenia, a dla innych jest to pierwszy krok, który doprowadzi ich do tego, żeby oddać się na wyłączną służbę Jezusowi w niepokalanej. Bo te kajdany symboliczne, które nosimy, czy na dłoni, czy na szyi, to są kajdany miłości. A tylko przez te kajdany miłości spływa ogrom łask i ogrom darów. I myślę, że tutaj wiele osób, które się zawierzyły, mogłoby stanąć i o tym zaświadczyć. Może jeszcze na to przyjdzie i czas w tych rekolekcjach. Drodzy moi, prośmy dziś, byśmy tej sceny zwiastowania w swoim życiu nie pozwolili sobie wyrwać. Byśmy jak Maryja potrafili mierzyć się z wolą Bożą, ale też stawać w takiej perspektywie, jakże mi się to stanie. Ja nie mam mocy, więc Ty mi Boże pomóż, Ty mi Boże ten moc daj. Ja ufam Tobie, jestem Twoją służebnicą, Twoim sługą i niech mi się dzieje według słowa Twego. Wtedy nasze życie będzie czystą Ewangelią, a przecież nie potrzeba niczego innego. Kończymy ten temat, choć można by było jeszcze długo. Drodzy moi, niech on będzie tym czasem, ten miesiąc, kiedy będziemy myśleć nad tym naszym zwiastowaniem. Jeśli trzeba, zapiszmy sobie ten moment zwiastowania, nazwijmy to wszystko, schowajmy w nasze Pismo Święte, w nasz modlitewnik, by nam zły tego nie zatarł, by gdy przyjdzie ciężki czas w naszym życiu, czas pustyni, czas ciszy, tego, że nie będziemy nic słyszeć, byśmy mogli otworzyć, przeczytać, spojrzeć i być spokojni, bo przecież Bóg już nas tak poprowadził, tak dał doświadczyć swojej łaski. Zwiastowanie jest to pierwszy moment, kiedy Bóg mówi do człowieka i prośmy o to, żeby to był czas szczególnej łaski w życiu naszym i by te rekolekcje, dzięki naszemu udziałowi w nich, były tymi, które innym zaniosą dobrą nowinę. To, że Bóg również czeka na nich, że Bóg troszczy się o nich i że Bóg tu w świętym miejscu przez sakramenty swoje chce wylać ogrom swoich łask. Nie zawiedzie się ten, kto zawierzy, nie zawiedzie się ten, kto będzie wypełniał wolę Boga. Nie jest to łatwe. Dlatego przychodzimy tu po siłę i moc, dlatego się będziemy karmić Chrystusem, by mieć siłę i moc do tego, by tym wszystkim żyć, by tego nie podeptać, by tego nie uczynić nieswoim. Znajdź mnie, gdy klęczę, skryj miłości swej. Otoż się, Jezu, bardziej chcę. Daj życie me, przemień je na zawsze. I mocą swą chwyć i nieś, jak orła wiatr. Weź życie me, przemień je na zawsze. I mocą swą chwyć i nieś.